Witam, pasieka w centrum miasta. Dzisiaj będę zrywał mateczniki z rodziny, której matka się nie unasienniła. Była poddana matka jednodniówka, ale się nie unasienniła. I trzeba zerwać mateczniki wszystkie, nie? No tam, znaczy unasienniła się tak, że złożyła kilka jajek, o, w ten sposób, nie? Jak to mówią, i wpi i wylądował. Tak jak wszyscy, nikt nie nagrywał z miodobrania i tak dalej, po prostu no, nie ma czasu na to. Człowiek przyjdzie z pracy, o ten już trochę tutaj ma naniesione. Przyjeżdża człowiek z pracy i chce chwilę jeszcze coś zrobić. Gdzie jest moje dłuto? I nagrywałbym po prostu więcej, gdyby był czas, bo tak nagrywanie na tych stojakach, przenoszenie i tak dalej, to jest męczące. No dalej. No dalej. Gdzieś tutaj miałem podkrywacz, gdzie on jest? Znowu jest zakręcony. Ta rodzina mocno osłabła, bo ona jest miesiąc bez matki. Jak 11 maja były robione odkłady, tak od tej rodziny była wzięty ten pszczoła po odkładzie ze starą matką, a ta się nie unasienniła i kurde kłopot. Dobrze, że z tej akacji jeszcze trochę przyniosła. Bo z lipy to będzie raczej lipa. Zaraz pszczoła zacznie ginąć i zostanie pusty ul. Dobra, a tu szukamy mateczników. I poddam ją tak jak w tamtym ulu, na sztuczny matecznik z wędzy. Pusto, jakąś czarną, albo gdzieś była facelia, z faceli sobie poszło, przynosiły pyłek. Nie ma nic. Nie chciałbym jej dzisiaj poddawać tego matecznika. O, to jest jeden. One będą takie wstrząśnięte, bo będą złe trochę, nie wiadomo co tu się stanie. Wezmę, przejrzę je dzisiaj, jutro podłożę, żeby było bezpieczniej. One też stwierdzą, że już nie mają wyboru. Kalectwo pobudowane, no ale coś jest podlane. Też jakieś stare larwy. Trudno. Nie ma zabawy. Wszystko niszczy.
faktycznie pokarm, ale wolę sprawdzić. Mówię, ta jest strasznie osłabiona rodzina. Widać, grama czerwiu nigdzie nie ma. Tu jeszcze węza nieodrobiona. To się zrobiła najsłabsza rodzina w mojej pasiece. Przypuszczam, że one nie mają wyjścia. I tak ją muszą przyjąć i tak. Pójdę zrobić matecznik i poddam. Dziś to może na tej starej ramce. Czego już nie będziemy mieć. Gdzie to były te larwy? Tutaj. Tak wydziabane pod matecznik. I włożę im to, niech trochę oczyszczą i za godzinę poddam im matkę. Ja spauzuję, idę robić matecznik.